Cześć, z tej strony Tomek. Zapraszam Cię do materiałów trochę nowej i innej formie na tym kanale. Teraz spodziewam się robić trochę dłuższe odcinki, trochę rzadziej, ale wchodzące bardziej dogłębnie w konkretne tematy. Dzisiaj przedstawię temat coin mixerów, czyli mechanizmów do ukrywania swojej działalności, swojej aktywności w kryptowalutach. Także tak naprawdę omówię, w jaki sposób to działa. Przydatny ten materiał będzie dla osób, które chcą skorzystać z tego typu rozwiązania. Nie podaję tutaj oczywiście żadnego konkretnego. Przydatne to będzie również dla osób, które na przykład planują takie rozwiązanie wykonać we własnym zakresie. Także zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania i do obejrzenia tego filmu. Istotne, by wysłuchać go do końca. Cały plan naszego dzisiejszego wystąpienia wygląda mniej więcej tak. Będę tutaj w filmach tego typu posługiwał się tak zwanym mind mappingiem, czyli mapą myśli. Jest to metoda bardzo powszechnie i często przeze mnie stosowana w celu właśnie budowania własnej wiedzy i to tak naprawdę w dowolnej dziedzinie. No, z racji tego, że ten kanał jest typowo o kryptowalutach, o technologii blockchain, dlatego swoje podejście w oparciu właśnie o ten mind mapping będę stosował. Zacznijmy od głównego tematu, czyli tak zwanych coin mixerów. Przykładowym, flagowym produktem tego typu z blockchainu Ethereum jest chociażby serwis tornado.cash. Jaki problem przede wszystkim tego typu projekty rozwiązują, bo to jest też istotne, żeby móc to osadzić w całym ekosystemie i lepiej zrozumieć tak naprawdę, po co to wszystko jest, do czego to wszystko służy oraz odpowiedzieć sobie na pytanie dla osób będących takimi typowymi budowniczymi, twórcami, osobami kreatywnymi, czy warto tego typu właśnie serwis wykonać, czy w ogóle podejść do tematu. Także dużo, dużo ciekawych szczegółów w dalszej części tego materiału. Przede wszystkim miksery, bo tak je będę tutaj w skrócie nazywał, wnoszą swego rodzaju prywatność na publiczne blockchainy. Bo jak wiemy, większość obecnych rozwiązań blockchainowych jest publiczna. Jest to oczywiście wielką cechą i ogromną wartością dodaną tego typu technologicznych rozwiązań. Z drugiej strony chcielibyśmy również w pewnych sytuacjach zadbać o tą prywatność, będąc osadzonym właśnie w takim publicznym blockchainie. Żeby zrozumieć, o czym tak naprawdę tutaj mówimy, przede wszystkim warto odświeżyć sobie swoją wiedzę z zakresu takich dwóch nietechnologicznych pojęć jak prywatność i anonimowość. Prywatność będzie to możliwość do wykonywania czynności, realizowania pewnej aktywności bez względu na to, jaki wpływ ta nasza aktywność ma na cały ekosystem, na społeczeństwo i na świat, który nas otacza. Anonimowość z drugiej strony jest to możliwość tak naprawdę sygnalizowania pewnych działalności, jednak bez podkreślenia i bez uwzględnienia tego, że tak naprawdę robimy to właśnie my. I tutaj pomiędzy tymi dwoma pojęciami jest oczywiście subtelna różnica, jednak istotnym jest, by to zrozumieć. I wszystko, wracając teraz do świata blockchainowego, sprowadza się do tego i zaczyna się w momencie, kiedy ktoś jest w stanie powiązać Twój adres na dowolnym blockchainie, bo ten film, ten materiał, ten wykład należy traktować jako typowo blockchain agnostic. Kiedy ktoś jest w stanie powiązać Twój adres na dowolnym blockchainie właśnie z Tobą, z Twoim adresem e-mail, z Twoim adresem IP, czy z jakąkolwiek inną daną pozwalającą Cię identyfikować. I wtedy taka osoba, taka organizacja, taka firma, taka działalność ma możliwość przede wszystkim podejrzenia Twoich płatności,
śledzenie źródła funduszy, które wpływają czy też wypływają z Twojego adresu. Jest w stanie oszacować w jakiś sposób, ile i czego Ty przechowujesz na danym adresie. Jest w stanie również analizować Twoją aktywność on-chain, na przykład powiązania z różnymi serwisami, z różnymi innymi walletami, Twoja aktywność, Twoje zyski. Znając Twój adres tak naprawdę na publicznym blockchainie, można zrobić dosłownie wszystko. Oczywiście ten problem, czyli wprowadzenie prywatności do publicznego blockchaina, w pewien sposób już jest adresowany, jest rozwiązywany na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest to oczywiście wprowadzenie tak zwanych prywatnych blockchainów, jednak to rozwiązanie jest szerzej używane przez firmy, przez komercyjne organizacje, które w ramach właśnie swojego ekosystemu chcą skorzystać z technologii blockchain, jednak chcą to zrobić w swoim prywatnym, zamkniętym jakimś tam grupie odbiorców, użytkowników. Drugą gałęzią konkurencyjności w tym zakresie są tak zwane privacy first blockchains i są to blockchainy, które są blockchainami publicznymi, jednak na których aktywność jest bardzo dobrze pod względem kryptograficznym chroniona. I tutaj przykłady takich projektów to powiedzmy sobie Zcash, Secret Network, Monero czy też Haven Protocol. Oczywiście są osoby, które stosują różnego rodzaju obejścia, tak zwane workaroundy, posiłkując się tutaj scentralizowanymi giełdami, czy też jakimiś serwisami miksującymi, jakimiś mikserami, ale typowo kastodialnymi, czyli takimi, w ramach używania których my nie mamy dostępu do swoich kluczy prywatnych, do swoich adresów poprzez właśnie klucze prywatne. Tak naprawdę jakie tutaj pojawia się możliwość rozwiązania tego omówionego przeze mnie właśnie wcześniej problemu. Tutaj sobie może przejdźmy najpierw do gałęzi project i zwróćmy jakie cechy, jak taka użyteczność powinna być w zasadzie zrobiona, wykonana, żeby to spełniało swoją funkcjonalność. Zanim jednak dojdziemy, taki może sztampowy, standardowy one-liner, czyli szybkie omówienie tego rozwiązania, czyli będzie to smart contract na blockchainie, czyli zdecentralizowany program, który tak naprawdę przyjmuje depozyty z danego adresu, natomiast ten depozyt może być wycofany z tej puli, z listy depozytów przez zupełnie inny adres. I tutaj właśnie ta funkcjonalność jest w takie jedno zdanie, w takiego one-linera postaram się to ubrać. Dodatkowo takie rozwiązanie musi mieć cechy takie jak non-custodial technology, czyli powinno być rozwiązaniem typu non-custodial. My powinniśmy mieć w każdym momencie prawo do zarządzania własnym kluczem prywatnym i posługiwania się nim. Oczywiście w takiej sytuacji nie może być żadnej mowy o relacji, o korelacji pomiędzy adresem, który depozytuje, składa depozyt, a adresem, który wycofuje ten depozyt. I to jest właśnie ten no on-chain link, czyli nie może być żadnego śladu on-chainowego pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami na blockchainie. Dodatkowo ta cała działalność powinna być wspierana bardzo mocną i dobrze przemyślaną kryptografią. Także jakby to mogło wyglądać i jak to jest zwykle realizowane przez miksery. Przede wszystkim użytkownik wykonuje pewnego rodzaju depozyt. Użytkownik tym samym generuje tak zwany secret i jego hash. Hash to jest taka po prostu wynik funkcji skrótu wykonywany na tym secrecie. I ten hash nazwijmy sobie na potrzeby dalszej prezentacji dużą literą C, oznaczmy go i nazwijmy go po prostu commitment. Następnie użytkownik taki wysyła ten hash i określony depozyt, czyli określoną ilość danego aktywa do tego smart kontraktu. Smart kontrakt oczywiście akceptuje ten depozyt i dodaje ten nasz C, czyli ten commitment do pewnej listy depozytów i w ten sposób
Na smart kontrakcie jest budowana lista, że do takiej wartości depozytu przypisany jest taki secret, prawda? I idąc dalej, potrzebna nam jeszcze druga strona, czyli opcja umożliwiająca na wycofanie tego typu środków. Czyli użytkownik decyduje się na wycofanie tego, aby to zrobić, dostarcza dowód tak naprawdę tego, że posiada na liście depozytów pewien unspent, czyli niezrealizowany jeszcze commitment, czyli musi w pewien sposób udowodnić to, że on ma prawo do pobrania danej ilości aktywów z listy depozytów, jednak bezpośrednio nie ujawniając tego swojego secreta. Smart contract następnie pozwala na wyprowadzenie tych środków ze smart contractu bez konieczności ujawniania właśnie tego secreta. Czyli tutaj jest potrzebna, jak się pewnie już część z Was domyśla, pewna dziedzina wiedzy, tutaj widoczna w prawej części ekranu, do której zaraz też przejdziemy. Dodatkowo warto by było, żeby tak zwany IO, czyli ktoś zupełnie zewnętrzny, obserwator, ktoś nie biorący udział w całym tym łańcuchu, nie był w stanie właśnie w żaden sposób skorelować depozytu z tym wycofywanym, z wycofywanymi środkami. Także zaraz tutaj wrócimy do tego materiału. Idąc dalej, byliśmy oczywiście tutaj i teraz warto byłoby się zastanowić nad jakimiś wskaźnikami, które tego typu właśnie informacje są w stanie nam zmierzyć jakby efektywność naszego rozwiązania. I tutaj warto byłoby zwrócić uwagę na to, jak dużo depozytów bierze udział w miksowaniu tego naszego źródłowego środka, czyli jeśli my w pewnym momencie składamy ten depozyt, to ważna jest informacja, ile po nas tych depozytów zostało złożonych. No bo wiadomo, że jeśli założymy taki depozyt i chwilę później nawet z zupełnie oddzielnego adresu w jakiś magiczny sposób wycofamy to w zasadzie będzie można to już w jakiś sposób ze sobą skorelować, prawda? Bo będzie widoczne, że ktoś złożył depozyt w wysokości na przykład 10 eterów i chwilę później zaraz go wycofał, nawet nie go, tylko wycofał również 10 eterów z tego banku, z tego smart kontraktu na zupełnie inny adres. I to jest istotne, tak samo jak właśnie liczba tych depozytów ciągle oczekujących na wycofanie. Czyli nie tylko liczba, ile została złożonych, ale też liczba, ile z nich wszystkich jeszcze czeka na wycofanie. Także to jest istotna kwestia. Dodatkowo tworząc tego typu rozwiązanie, czy analizując tego typu rozwiązania, warto pochylić się nad oczywiście audytem. To jest w tego typu projektach jest to bardzo wyjątkowo nietrywialne zadanie, ponieważ firma taka audytująca powinna w swojej specjalizacji pokrywać takie obszary jak właśnie smart kontrakty, jak zero knowledge proof, czyli technologia pozwalająca wykorzystanie tak zwanej wiedzy zerowej, czyli udowodnienie czegoś bez tak naprawdę podawania stricte dowodu na to, że to się wie. No i oczywiście kryptoanaliza, czyli w jakiś sposób łamanie tych wszystkich kryptograficznych szyfrów. Warto również tutaj wziąć pod uwagę wszelkiego rodzaju działalność taką poza blockchainową, tak, bo o ile to, o czym do tej pory mówiłem, było realizowane poprzez smart contract umieszczony na blockchainie, czyli ten nasz zdecentralizowany program, tak dodatkowo warto tutaj wziąć pod uwagę takie kwestie typowo poza blockchainowe, czyli zacznijmy może od prawej strony, team.
Czy ten team, który tworzy takie rozwiązanie, powinien się ujawniać, powinien być publiczny, powinien, że tak powiem, afiszować się tym, że właśnie oni pracują nad tego typu rozwiązaniem. Oczywiście zarówno jedno, jak i drugie podejście ma swoje plusy i minusy, jednak finalnie taki projekt powinien dążyć do tego, że ten team nie ma w zasadzie wpływu na to, w jaki sposób ten projekt się rozwija, ponieważ powinien on dążyć do takiego, powiedzmy, on-chain governance, czyli zarządzania typowo zdecentralizowanego. I w tym momencie taki zespół, będący chociażby na początku jawnym zespołem, bo na pewnym etapie cyklu życia produktu podejmuje decyzję, że ten projekt jest już w stanie sam sobą kierować, oczywiście pośrednio przez społeczność, i tak naprawdę traci możliwość kontroli poprzez chociażby, nie wiem, spalenie kluczy czy tego typu inne techniki nie pozwalające w żaden sposób ingerować w ten projekt, jedynie biorąc pod uwagę bezpieczeństwo samego protokołu, na jakim ten projekt został osadzony. Kolejna sprawa to oczywiście kod źródłowy. Istotnym jest, niezwykle istotnym jest, żeby tego typu kod źródłowy był jak najbardziej otwarty, żeby każdy mógł sobie go przejrzeć, przeanalizować i zobaczyć, czy rzeczywiście to jest takie bezpieczne, jak wszyscy się spodziewają. Kwestia oczywiście, gdzie ten kod trzymać, kwestia repozytoriów, kwestia commitów, czyli tego, kto ten kod na to repozytorium, na dany hosting wrzuca, umieszcza. Ważną cechą według mnie tego typu rozwiązanie jest CLI, czyli Command Line Interface, bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której nie wszyscy, a powiedzmy ci bardziej zaawansowani użytkownicy, nie będą chcieć korzystać z tego typu rozwiązania w taki tradycyjny sposób, czyli taki przez przeglądarkę, gdzie mamy ten interfejs użytkownika, gdzie możemy kliknąć i tak dalej. Na pewno część użytkowników będzie chciała w celu podwyższenia swojej prywatności skorzystać właśnie z narzędzi typu CLI, czyli uruchamianych w tak zwanym wierszu poleceń z linii command. Kolejna kwestia już poza blockchainowa to frontend, czyli interfejs użytkownika. Według mnie powinna tutaj również być taka pewna cecha, możliwość uruchomienia tego frontendu, pobrania go na przykład z GitHuba i uruchomienia go typowo lokalnie na własnym hoście, na własnym komputerze. Czyli tak naprawdę nie powinniśmy w tego typu rozwiązaniu być uzależnieni jedynie od tego rozwiązania, które jest dostępne dla wszystkich przez przeglądarkę. Jest to dosyć podobne do tego CLI-a, tylko że tutaj mamy jednak możliwość pobrania tej graficznej wersji i wystartowanie na własnym komputerze i z tego poziomu interakcje ze smart kontraktami właśnie znajdującymi się na blockchainie. Jeśli mowa o frontendzie, czyli o tym całym interfejsie użytkownika, o tym, w co właśnie się klika, gdzie się przesuwa te suwaki, bo to jest właśnie frontend, to jeszcze pozostaje kwestia tego, gdzie to wszystko umieścić. Bo wyobraźmy sobie sytuację, że tego typu serwis może być niepożądany przez różnego typu organizacje czy rządy i tak dalej. Dlatego mogą one wpłynąć tak na firmę, która świadczy usługę hostingu, czyli umieszczania tego frontendu na jakimś serwerze po to, aby ona była dostępna dla wszystkich przez internet. Może wpłynąć w ten sposób, że zablokuje lub wyda polecenie, nakaz usunięcia tego typu serwisu i w tym momencie, jeśli nie zadbaliśmy o rozwiązanie CLI czy o rozwiązanie takiego self-hostingu lokalnie, no to nasz serwis pozostaje w większości przypadków bezużyteczny. Ciekawym rozwiązaniem jest tutaj zastosowanie IPFS-a, czyli hostowanie tego w zdecentralizowanym miejscu. Jednak tutaj należy również pamiętać o tym, że taki serwis hostowany przez IPFS-a będzie dostępny tak długo, jak długo przynajmniej jeden node będzie przypnie tak naprawdę ten serwis w ramach swojej oferty, czyli musi być tak zwanym pinet nodem, pinet itemem na danym nodzie. I teraz może parę słów jeszcze w zakresie, jakie wyzwania przed tego typu projektem stoją. Teraz dla odmiany pójdźmy może od lewej strony
Jeśli takie rozwiązanie osadziliśmy na blockchainie, to warto byłoby, aby ono wspierało nie tylko jego natywną kryptowalutę, ale również tokeny, które na tym blockchainie mogą być tworzone. Przekładając to na przykład na ekosystem Terra, żeby to było nie tylko Luna, ale żeby to były również tokeny zgodne ze standardem CW20, CW20, które właśnie są dostępne na depozytorium KaZuM, czy też przekładając to na ekosystem Ethereum, żeby to nie był tylko Ether, ale żeby też były tokeny RC20, takie jak na przykład UNI, takie jak USDT, USDC, DAI i tego typu różnego rodzaju tokeny zgodne z tym standardem. Dlatego też jest wyzwanie dla tego typu projektów. Kolejna kwestia to backup tego naszego commitmentu, bo możemy sobie wyobrazić sytuację, że złożyliśmy ten depozyt, otrzymaliśmy ten nasz dowód tego, który będziemy musieli później zaprezentować w celu wycofania tych środków. Jednak dobrze byłoby również zaoferować użytkownikom swego rodzaju backup, czyli jakieś zdecentralizowane miejsce, które w zaszyfrowany sposób przechowuje ten dowód na to, że te środki mogą być pobrane. I z drugiej strony musi to być również dostępne tylko dla tego użytkownika jednego konkretnego, a nie dla wszystkich. I oczywiście nie powinno ujawniać, do jakiego zasobu daje on dostęp. Kolejna sprawa, czyli te dylematy typowo blockchainowe, code is law, czyli kod to prawo, to jest związane z governance'em typowo on-chainowym. Tak naprawdę nie powinno być tutaj żadnego scentralizowanego zarządzania w postaci teamu, firmy czy czegokolwiek takiego. Oczywiście w finalnym produkcie, bo na pierwszym ich etapie jak najbardziej jest to wskazane. Warto również rozważyć opcję jakiegoś ubezpieczenia, prawda, insurance, czyli w sytuacji, kiedy takie coś już będzie zdecentralizowane i pojawi się jakiś błąd uniemożliwiający jego upgrade czy jego sfiksowanie, można by też zaoferować usługę ubezpieczenia, również zachowującego prywatność. Dodatkowo dochodzą kwestie decentralizacji, trustless i bezpieczeństwa, tak, czyli te powszechne, znane z blockchainowego trójkąta kwestie. Bardzo ciekawą i też istotną funkcją dla tego serwisu jest tak zwany compliance, czyli udowodnienie źródła danej transakcji, bo jesteśmy sobie w stanie wyobrazić sytuację, że na przykład zdeponowaliśmy jakieś środki na takim kontrakcie i mamy potrzebę właśnie udowodnienia, że te środki pochodzą stąd, prawda? Na przykład w sytuacji, kiedy ja obecnie teraz deponuję środki na takim smart kontrakcie, na takim mikserze i przekazuję ten commitment, ten swój dowód na przykład swojemu synowi, który za 10 lat chce te środki powiedzmy w końcu wycofać. I się okazuje, że za 10 lat te środki to jest jakaś już horrendalna, jakaś naprawdę spora kwota i w tym momencie może pojawić się potrzeba jednak udowodnienia tego, skąd te środki pochodzą, prawda? Jest to taka praktyka wśród osób będących trochę dłużej w kryptowalutach, że które jakiś tam duży majątek dzięki nim zbudowały, że tak naprawdę bardzo problematyczne udowodnienie jest to tego, że my tych pieniędzy nie ukradliśmy, nie defraudowaliśmy, nie zrobiliśmy jakichś dziwnych rzeczy, tylko one po prostu pochodzą z tej on-chain działalności i tutaj takim dowodem również warto byłoby się posłużyć, chociażby w takim celu, czy w jakkolwiek innym, gdy chcemy wydzielić część naszej działalności i na przykład udowodnić w jakimś serwisie, że to my złożyliśmy te środki w mikserze i że my je wycofaliśmy i że my mamy do nich prawo. Także taki compliance na pewno ma jeszcze kilka innych zastosowań, na których tak na szybko tutaj nie jestem w stanie powiedzieć. Kolejne i tak naprawdę najbardziej istotne challenge, takie wyzwanie w tym zakresie to będzie możliwość wycofania tych tokenów czy tej kryptowaluty na adres, który tak naprawdę nie ma żadnej kryptowaluty na sobie. Do czego się to sprowadza? Biorąc na przykład chociażby Ethereum czy Terra, może Ethereum będzie to łatwiej wytłumaczyć,
Wyobraźmy sobie, że musimy uruchomić smart contract, czyli wycofać ten nasz depozyt. Jednak żeby to wycofać, musimy mieć na tym naszym adresie, który chcemy wykorzystać do wycofania, już jakieś środki, prawda? Czyli już jakiś Ether musimy tam mieć, żeby pokryć opłatę transakcyjną. I tutaj się sprowadza wszystko do problemu, co było pierwsze, jajko czy kura, prawda? No bo chcąc wycofać środki z depozytu, musimy jakoś ten adres zasilić, a żeby go zasilić, no to musimy skądś te środki tam przelać. I dzięki temu wszystkie narzędzia trakujące, czy jakieś serwisy typu Chain Analysis będą w stanie, pomimo tego, że korzystamy z tego typu miksera, znaleźć to powiązanie, o czym, czego my nie do końca możemy chcieć. I tutaj rozwiązaniem na to jest zastosowanie pewnego mechanizmu relaya, czy też proxy, czy też tych sposobu związanym z proxy, aby umożliwić właśnie przyjęcie tego depozytu na kompletnie nowy adres i w ramach opłaty tak transakcyjnej odjąć to z pobieranego depozytu. I to też jest wyzwanie, które w takim smart kontrakcie jak najbardziej powinno zostać zaimplementowane. Dodatkowo wiążą się kwestie z zarządzaniem tym relayem czy tym proxy, ponieważ to zdecydowanie będzie oddzielny smart kontrakt pod jakimś adresem i tutaj pozostaje kwestia wyboru takiego usługodawcy, tego proxy serwera, kto może podać jego adres do wykorzystania, może wsparcie jakiejś zdecentralizowanej bazy DNS-owej, chociaż na ten moment coś takiego według mojej wiedzy jeszcze nie istnieje, oraz kwestia, kto tak naprawdę może takiego proxiaka czy takiego relaya prowadzić. Kod źródłowy takiego rozwiązania, takiego smart kontraktu oczywiście będzie na GitHubie, będzie dostępny. Jednak musimy mieć pewność również, kto to prowadzi, że ten zdeployowany, czyli kod umieszczony na blockchainie, odpowiada temu, który jest właśnie udostępniony chociażby na GitHubie. I to ta cała funkcjonalność, ta cała procedura według mnie prowadzi do możliwości utworzenia tokenu dla takiego serwisu. Oczywiście zbudowanie wokół niego całego token economy. Tutaj oczywiście są osoby mocno specjalizujące się w token economy, jednak muszą one mieć pełną świadomość tych wszystkich kwestii, o których tu wspomniałem i tych, o których jeszcze nie wspomniałem, a które pewnie również są części z Was w stanie pojawić się w głowie podczas słuchania tego materiału. Taki token może być chociażby też zwykłym utility tokenem, który będzie zmniejszał swego rodzaju opłatę transakcyjną, prawda? Może być tokenem typu governance, pozwalającym na głosowanie, czyli na wprowadzanie zmian w całym protokole w momencie, kiedy takie rozwiązanie przejdzie już na typowe DAO, które będzie to DAO właśnie realizowane przez głosowanie w oparciu o governance tokens. Taki token również może być mechanizmem nagradzania użytkowników tego rozwiązania. Na przykład, jeśli dany adres dostarcza dużą liczbę, czyli często deponuje środki, można w pewien sposób taki adres wynagrodzić właśnie tym natywnym tokenem tego projektu. Można również wynagradzać adresy, które długo trzymają swój depozyt i dzięki temu dbają nie tylko o swoją prywatność, ale dbają o prywatność też innych użytkowników. Także to są takie dwa kluczowe elementy, jakie przyszły do głowy, w jaki sposób można by realizować właśnie nagradzanie użytkowników danego protokołu takim wypracowanym na potrzeby tego ekosystemu tokenem. Idąc dalej, bo jeszcze nam zostały nam dwie kwestie do omówienia, może najpierw tutaj przejdźmy do tego, jaki zakres wiedzy tutaj nam jest potrzebny, czyli tak wróćmy do szkoły. Oczywiście Merkle Tree, struktura danych no niezbędna do zrozumienia, jeśli chcemy być w świecie blockchain twórcami. Zero Knowledge Proof, przykładowa implementacja taka jak ZK Snark, oparta właśnie o Trusted Setup. To są pojęcia, których może tutaj nie będę wyjaśniał, jednak jeśli będzie taka potrzeba, to mogę podobny materiał przygotować właśnie dla tej dziedziny wiedzy.
aby uzmysłowić tej ambitniejszej części słuchaczy, o co tak naprawdę chodzi, dlaczego to jest istotne w tego typu rozwiązaniu, a tak naprawdę niewiele projektów z czegoś takiego korzysta. Przechodząc już do jakby drugiej części tego materiału, skupmy się jeszcze na takim bezpieczeństwie, na prywatności, na możliwości zachowania anonimowości. Poza tym, że mamy taki projekt, tak? Wyobraźmy sobie teraz sytuację, że już mamy ten projekt, on jest zdecentralizowany, on jest umieszczony na danym protokole, jednak jak wszystko funkcjonuje on w jakimś otoczeniu, tak? W jakimś środowisku, także cała nasza działalność w środowisku tym poza on-chainowym, tak zwanym off-chainowym, ma również bardzo głęboki i duży wpływ na to, jak nasza prywatność, na jakim poziomie jest zachowywana i na ile, pomimo tego, że skorzystamy z takiego miksera, jest zachowana. Przede wszystkim nawiązując połączenie z takim serwisem poprzez przeglądarkę internetową czy poprzez CLI, zawsze musimy skorzystać z jakiegoś gateway'a, z jakiegoś remote procedure control. Czyli tak na przykład w kontekście Ethereum będzie tutaj serwis Infura, który pozwala nam łączenie się z Node'em, dzięki któremu mamy dostęp i możliwość interakcji z blockchainem, prawda? Bo nie ma jakiejś takiej prostej i szybkiej metody do łączenia się Web2 z Web3, musimy zawsze skorzystać z jakiegoś pośrednika i choćby jak sobie zajrzycie do swojego MetaMaska, tam jest wpisany właśnie taki RPC, czyli adres serwisu w przypadku MetaMaska to jest chyba Infura, który właśnie pozwala nam na takie połączenie. I tutaj można taką naszą działalność jak najbardziej skorelować chociażby z kluczami API, z których korzystamy w takim rozwiązaniu i tak dalej, i tak dalej. Także to jest też kwestia, którą należy wykorzystać. Warto byłoby, korzystając z takiego narzędzia, na przykład składać depozyt, korzystając z jednego providera RPC, a wypłacając, korzystając z zupełnie innego providera. Dodatkowo oddzielna kwestia, również związana ze środowiskiem, to Internet Provider Service, czyli nasz usługodawca dający nam dostęp do internetu, który loguje tak naprawdę na swoich urządzeniach sieciowych wszelką naszą aktywność, wszelką działalność i jest w stanie na potrzeby zgłoszenia odpowiednich służb dostarczyć tego typu informacje. Tutaj warto byłoby, korzystając z tego typu serwisu, na pewno użyć jakiegoś VPN-a, łączyć się z innych krajów, z innych adresów, korzystać z serwerów proxy, z jakichś serwerów przesiadkowych, czy też skorzystać z trasowania tak zwanego cebulowego routingu, czyli z sieci Tor, tak zwane, będącej przykładem tak zwanego darknetu. Także to są też kwestie, które nas należy już pod względem użytkownika w zakresie takiej funkcjonalności stosować. Dodatkowo zwracajmy uwagę na to, z jakiej przeglądarki korzystamy. Czy korzystamy w trybie incognito, czy mamy akceptować wszystkie cookiesy. Pamiętajmy, że każdy serwis, jeśli nie wykonuje, to na pewno może wykonywać tak zwany fingerprinting, czyli jednoznaczne zidentyfikowanie przeglądarki na podstawie systemu operacyjnego, rozdzielczości, ułożenia okna podczas uruchomienia zainstalowanych czcionek, historii przeglądarki itd., itd. Także jest masa badań na tego typu informacji, które pozwalają tak naprawdę w bardzo dużym stopniu określić i przyporządkować aktywność do danego adresu, IP, do danej przeglądarki, do danego użytkownika, też w oparciu o fingerprinting. Hostowane nam są chociażby reklamy z różnych serwisów, przeglądając tradycyjny internet. Dodatkowe kwestie to oczywiście system operacyjny. Może warto również, składając depozyt, robić to z jednego systemu, wyjmując go, czyli wycofując, korzystać z innego, albo przełączać się pomiędzy wirtualnymi maszynami. Tutaj możliwości jest naprawdę wiele. Mamy chociażby jakieś tam VirtualBoxa, VMware'a, także tu jest szereg możliwości, ale według mnie dla takich osób już naprawdę, powiedzmy, zaawansowanych, te kwestie powinny być co najmniej kilkukrotnie rozważone.
No i oczywiście musimy też zadbać o bezpieczeństwo tego naszego dowodu, tak? Czyli tego, że my dany commitment posiadamy. Musimy go trzymać tak naprawdę tak istotnie jak klucze prywatne do naszych adresów. Dodatkowo kwestia właśnie żonglowania tym składaniem depozytu i wycofywaniem go. Wait as long as possible, czyli ten czas pomiędzy złożeniem depozytu a jego wycofaniem niech będzie tak długi, jak to jest tylko możliwe, bo jest to naprawdę istotne i bardzo ważne, ponieważ pozwala skorelować właśnie dany adres będący składający depozyt z adresem, który chce go wycofać, i jest to niezwykle istotne, aby korzystać z takich serwisów, pamiętać o tej zależności. Ma tutaj znaczenie również czas, czyli strefa czasowa. Możemy na przykład złożyć depozyt w ciągu dnia, natomiast wycofać go w nocy albo na odwrót, i już mamy tutaj drobne rozwarstwienie, już mamy kolejny taki szczebelek, kolejny stopień do tego, aby te dane było jeszcze trudniej skorelować z nami. Z czasem związane są również takie zagrożenia w tym kontekście spam deposit, czyli Sybil attacks. Są to kwestie nawiązujące do tego, aby zwracać również uwagę, czy na przykład po złożeniu depozytu przez nas, tych naszych 100 eterów, nie nastąpił jakiś spam deposit, czyli powiedzmy jakaś organizacja, służba, rząd, firma nie złożyła nagle 100 depozytów, jednak złożyła te depozyty z tego samego adresu. Tu musimy sprawdzać interakcje pomiędzy smart kontraktami, bo może zdarzyć się sytuacja, że właśnie ten nasz adres jest śledzony. Zauważono, że składamy depozyt na Tornado Cash i zaspamowano Tornado Cash również depozytami, jednak zrobiono to celowo, bo my na przykład nie mieliśmy tej świadomości, nie mieliśmy tej wiedzy i zobaczyliśmy, że aha, czekam już 2 tygodnie, czyli spełniłem ten warunek czasu. Było czas od momentu złożenia mojego depozytu było 100 innych depozytów, no to wydaje mi się, że jest bezpiecznie i mogę śmiało wycofywać, a okazuje się w rzeczywistości, że te 100 depozytów było złożone właśnie spam atakiem i taką połączeniem tego z Sybil atakiem, czyli tak naprawdę łatwe dojście do tego naszego nowego adresu i dalej śledzenie jego historii. Również warto zwracać uwagę na tak zwany hype, bo może ktoś na przykład, kto złożył depozyt po nas, jakoś publicznie się tym chwali, prawda, że skorzystał właśnie z naszego serwisu czy z serwisu Tornado Cash i podał historię transakcji. Ktoś to może skorelować z tym, że pomiędzy naszym depozytem a naszym wycofaniem środków miało miejsce na przykład 2 albo 3 transakcje, z czego 2 albo 3 były takim hype'owym, czyli ktoś to po prostu upublicznił, i w tym momencie osoba śledząca tą aktywność i próbująca wyśledzić nasze środki już ma łatwiejszą robotę, bo wie, że aha, tu było złożone, to było wycofane, ale pomiędzy nimi było złożone i wycofane coś jedno, które zostało publicznie opisane, ktoś się do tego przyznał, bo chciał na przykład pochwalić, że skorzystał z tego serwisu, a nie miał na uwadze właśnie tej prywatności i anonimowości. Także to wszystko. Myślę, że omówiłem i przedstawiłem cały swój tok myślenia w zakresie właśnie tego typu mikserów. Będę bardzo wdzięczny za komentarze, za rozpoczęcie merytorycznej dyskusji w tym zakresie, zostawienie informacji, co myślicie o tego typu bardziej ambitnych i dłuższych materiałach. Oczywiście wszelki feedback jak najbardziej również przyjmuję i odpowiadam w zasadzie chyba na wszystkie komentarze. Także na ten moment to wszystko. Dziękuję osobom, które były na tyle wytrwałe i wysłuchały to do końca. Mam nadzieję, że dużo z tego wynieśliście i przynajmniej wiecie, w jaki sposób można zadbać o to swoje bezpieczeństwo. Także na ten moment to już wszystko. Serdecznie dziękuję. Cześć.